Wieś Bydlin jest po raz pierwszy wzmiankowana w źródłach historycznych w roku 1120. W roku 1388 miejscowość ta uzyskała prawa miejskie, ale utraciła je nieco ponad 150 lat później. Dzisiaj Bydlin leży na dwóch szlakach Orlich Gniazd, na tym zamkowym szlaku Orlich Gniazd oraz jurajskim rowerowym szlaku Orlich Gniazd. Na szczycie znajdującego się tutaj wzgórza, w gęstym lesie, odnajdziemy duże fragmenty murów budowli – zamku w Bydlinie. Zamek ten został wybudowany właśnie w systemie wspomnianych już tzw. Orlich Gniazd. Większość z zamków w tym obszarze została zbudowana na trudno dostępnych skałach wapiennych wyżyny krakowsko-częstochowskiej, na podobieństwo Orlich Gniazd, stąd właśnie wzięła się ich nazwa. Zamki te powstały najprawdopodobniej na polecenie Kazimierza Wielkiego, który chciał w ten sposób wzmocnić obronę Krakowa przed pochodzącymi z Górnego Śląska atakami wojsk czeskich Jana Luksemburskiego, które następowały w latach 1327 i 1345. Zamek powstał w XIV wieku jako strażnica stanowiąca element umocnień pomiędzy Bydlinem a Śląskiem. Początkowo składał się z wieży, budynku mieszkalnego oraz przylegającego do nich dziedzińca. Niestety sam rodowód tego budynku ze względu na niedostępność źródeł ginie w mrokach historii. Nie wiemy dokładnie, kto i kiedy go zbudował. Pierwsza wzmianka o tej budowli, o tej niewielkiej strażnicy pojawia się w dokumentach w 1398 roku. Wówczas jego właścicielami byli niejacy Pełka i Niemierza. W roku 1655 część zamku została zburzona przez idące na Częstochowę wojska szwedzkie. I choć w latach 30. XVIII stulecia została ona odbudowana z inicjatywy męcińskich, powtarzające się napady rabunkowe, zaniedbania i pożary doprowadziły do tego, że z czasem podupadł i został opuszczony, a w XIX wieku był już ruiną. W 1989 roku na terenie zamku przeprowadzono badania archeologiczne, które pozwoliły ujawnić naprawdę ciekawe eksponaty. Znaleziono m.in. denar z 1370 roku, a także monety z czasów Zygmunta III i Jana Kazimierza Wazy. Co więcej, pod budynkiem mieszkalnym zlokalizowano trzy krypty ze szczątkami ludzkimi. Pierwotnie zamek w Bydlinie miał pełnić funkcję twierdzy obronnej i składać się z wysokiego budynku na planie prostokąta o bokach 11 na 24 metry, wzniesionego z miejscowego wapienia. Oskarpowany na narożach gmach posiadał prawdopodobnie trzy kondygnacje, z dwoma pomieszczeniami na każdym piętrze, z wejściem usytuowanym na wysokości 2,5 metra nad poziomem gruntu. Oprócz okien, w ścianach od strony stromej, w murze znajdowały się otwory strzelnicze. W drugiej fazie budowy, zapewne jeszcze w XIV wieku, dostawiono mur obwodowy z wieżą bramną w południowo-wschodniej części założenia, zamykający od południa niewielki dziedziniec. Całość zespołu otaczała fosa oraz kamienno-ziemny wał. Ponadto od północy zamek chroniony był już przez stromą skarpę i rozległe podmokłe tereny. W czasie przebudowy warowni na kościół w XVI stuleciu zamurowano średniowieczne otwory okienne i drzwiowe, a jednoprzestrzenne wnętrze budowli podzielono na trzy mniejsze pomieszczenia. Do czasów współczesnych zachowały się postrzępione fragmenty murów kamienicy zamkowej, ukryte w ziemi fundamenty murów obwodowych, a także rowy po wyżłobionej fosie.
Tym, którzy chcieliby zdobyć ten zamek, nie można pozazdrościć. Jak widzimy, mury, z których jest zbudowany, były naprawdę grube. Oprócz tego trzeba było sforsować mury, fortyfikacje, które otaczały cały ten budynek. Jakby tego było mało, za murami znajdowała się fosa. Całość budowli była położona na wzniesieniu, które dodatkowo było otoczone terenami podwokłymi. Naprawdę nieprzyjemna sprawa, jeśli próbować zdobyć taki zamek. Na szczęście dzisiaj, dla każdego chętnego, zamek jest otwarty 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę i serdecznie zaprasza wszystkich turystów.